Szanowni Państwo, niecałe 6 tygodni pozostało do rozpoczęcia Pucharu Świata w skokach narciarskich. No właśnie, ostatnim sprawdzianem formy przed zimą są konkursy letniego Grand Prix. Dziś w Hinzenbach najlepszy był Dawid Kubacki. To przedostatni konkurs indywidualny w tegorocznym letnim kalendarzu. Do Austrii w roli liderów cyklu przyjechali Kamil Stoch i właśnie Dawid Kubacki, który po raz kolejny potwierdził, że na skoczniach normalnych czuje się wyjątkowo dobrze. Tak jest, no nie ma tu sobie w Hinzenbach równych. 93,5 metra, najdłuższy skok serii finałowej. W pierwszej było nawet pół metra dalej. Drugiego Angela Niszka i trzeciego Manuela Fettnera Kubacki pokonał o prawie 20 punktów. Czuję dużo energii w nogach. Technika też jest w porządku, kiedy nie popełniam zbyt wielu błędów. I to pozwoliło mi wygrać, z czego bardzo się cieszę. W tak dobrym nastroju konkursu nie zakończył drugi z naszych liderów, Kamil Stoch. Tylko 84,5 metra w pierwszej serii i dyskwalifikacja za kombinezon w drugiej. Na plus z kolei występ młodych. Na półmetku trzeci był Paweł Wąsek. Ostatecznie zakończył rywalizację na miejscu ósmym, tuż przed Kacprem Juroszkiem, dla którego był to najlepszy występ w zawodach tej rangi. Punkty w Hinzenbach zdobyli także Stefan Hula, Piotr Żyła i Jakub Wolny.